Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Przedstaw zjawisko izomerii szkieletowej związków chemicznych. IA 2,2-dimetyloheksan. Ok, no to możemy tutaj mieć po prostu heksan. I dołączyć na wprost dwie grupy metylowe, czyli łącznie da nam to oktan. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tu mamy łańcuch prosty, a teraz zmniejszymy tutaj to, co mamy, bądź zamiast heksanu zrobimy pentan i będziemy mieć trzy grupy metylowe. To rozpocznijmy od tego, co było, czyli CH3, to jest pierwszy atom węgla, do drugiego mamy tutaj przyczepione grupy metylowe. To tu będzie na przykład trzeci. Do czwartego. Przyczepimy grupę metylową. No i do piątego też. Hop. W B mamy metylocykloheksan. Czyli mamy grupę metylową przyczepioną do tutaj do pierścienia, który składa się z sześciokąta, bo mamy heksan, tak? Czyli będziemy tam mieć sześć wierzchołków. My musimy mieć tutaj izomerię szkieletową, to nie możemy tego narysować, ale możemy narysować 5. Czyli zabieramy jedno CH2. I dołożymy tu do góry jako grupa etylowa, a nie metylowa. To zmniejszymy tutaj to o jeszcze jedno. Przez to, że zmniejszymy to tutaj, to zostawiamy tą grupę etylową, która była. I tą zabraną jedną grupę damy tutaj. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.